Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj dwa wezwania. Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych. To wezwanie Królowo Dziewic wydaje się bardzo oczywiste w przypadku Matki Bożej. Tej, która była i na zawsze pozostała dziewicą, również wtedy, kiedy urodziła Jezusa w Betlejem. Ale można byłoby spróbować na to wezwanie spojrzeć szerzej. W 19 rozdziale, 12 wersecie Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Gdyby tak spojrzeć na dziewiczość i panieństwo, to Maryja staje się osobą, która jest w stanie solidaryzować się nie tylko z pannami, z tymi kobietami, które oczekują na zamąż pójście, ale również z tymi wszystkimi, którzy czy to podejmują decyzję o życiu w czystości, aż do małżeństwa, czy też czystości na całe życie, jeżeli nie znajdą nigdy drugiej osoby, z którą zawrą sakramentalny związek małżeński, staje się bardzo bliska tym wszystkim, którzy dobrowolnie, ze względu na Królestwo Niebieskie, sami zostali bezżenni. I w tych czasach, w których czystość, panieństwo są tak bardzo kwestionowane, Maryja jako Królowa Dziewic staje się osobą bardzo bliską każdemu, kto serio traktuje czystość, panieństwo, dziewictwo, kto do tego ma poważny stosunek ze względu na wielkie dobra osobowe, jakie w człowieku rodzi zachowanie panieństwa i czystości. I tutaj tak naprawdę od razu można bardzo łatwo przejść i do drugiego z dzisiejszych wezwań, Królowo Wszystkich Świętych. Wezwanie, które tak naprawdę zamyka takie wezwania grupowe, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic. Nie każdy jest apostołem, nie każdy będzie z nas męczennikiem, nie każdy będzie wyznawcą, nie każdy umrze w dziewictwie, myślę tutaj o małżonkach, ale Kościół w swojej mądrości i Maryja w swojej opiekuńczości nie chce nikogo pozostawić, wykluczonym poza margines tej macierzyńskiej miłości, macierzyńskiej opieki Maryi. I to wezwanie Królowo Wszystkich Świętych pokazuje nam, że nikt, absolutnie nikt nie może powiedzieć sobie, że jestem wykluczony spoza zainteresowania Maryi, że jestem kimś, kto dla Maryi jest kimś obcym, dalekim, odległym. Geniusz jej macierzyństwa chyba w tym się najpiękniej objawia, że przez swoją świętość, a więc takie bardzo bliskie zespolenie z Bogiem, staje się osobą, która jest w stanie zainteresować się każdym człowiekiem, niezależnie od tego, skąd pochodzi, jakie wiedzie życie, co do tej pory w życiu zrobił, albo kim jeszcze w życiu będzie. I w tym momencie każdy z nas, w tym wezwaniu, Królowo Wszystkich Świętych, może się odnaleźć jako ten, na którego Maryja patrzy, którym chce się opiekować i który razem z Maryją zaproszony jest do świętości. Amen.